Dzień dobry Państwu. Pozwoliłam sobie zrobić nam wszystkim niespodziankę i naszemu dzisiejszemu wspaniałemu gościowi, Pani Elżbiecie Sikorze, i Państwu, i wszystkim nam. Zabrałam Państwa w podróż, o której za chwileczkę powiem coś więcej. Ja na razie witam Państwa bardzo serdecznie w ten jesienne popołudnie i witam serdecznie naszego gościa. Dzień dobry wszystkim. Witam także serdecznie i cieszę się. Good morning. I have decided to start with a surprise for you and for our excellent guest. And I would like to take you on this journey this autumn afternoon. I would like to welcome our guest and all of you present here. Bardzo dziękuję. Panie Elżbieto, porwałam naszych gości i panią w czar wspomnień, bo zabrzmiała Lizbona, tramwaj numer 28, i zaraz powiem dlaczego. Troszkę mnie pani do tego zmotywowała, żeby przypomnieć kilka utworów, które w mojej pamięci są od bardzo dawna i towarzyszą mi od dawna. I za chwilę się wytłumaczę z tego i z tej podróży i dlaczego akurat taki wybór od utworów, oczywiście będąc osobą nasłuchującą bardzo pani sugestii co do repertuaru. I have taken you on this memory journey to Lisbon, to tram number 28. And I would like to recall several such pieces which have accompanied me for a long time. I will explain why I have made this kind of choice, but I would also like you, the composer, to make suggestions and contribute to this choice. Wczoraj mieliśmy nadzwyczajną okazję posłuchać utworu premierowo wykonanego, Liquid Air. I przyznam szczerze, że ja dawno nie czytałam tak fascynującego opisu do utworu, bo pani otwarła od razu po prostu tyle ścieżek do interpretacji nadzwyczajnych. Pozwolę sobie zacytować. Stan niepewny, przemijanie, przenikanie. Z ciekłego powietrze przeobraża się w lotne. Tak uchwycone przybiera kolejną postać. Tajemnica. Na początku dźwięk niski. Czysta poezja. Ja myślę, że to jest materiał znakomity dla kogoś, kto pracowałby na scenie od razu i mógłby uruchomić scenografię, kostiumy i wiele innych zjawisk. Ale w tym jest wiele tajemnic. Gdy dzisiaj czyta odbiorca w dniu dzisiejszym taki opis, widzi przede wszystkim stan niepewny. Być może kojarzący się od razu ze stanem izolacji, w której przebywaliśmy długi okres czasu i w sumie nadal przebywamy. Ale za chwilę jest przemijanie, przenikanie i jest dźwięk. Dla mnie to jest synteza pani twórczości, którą nie ukrywam, uwielbiam. I to dla mnie zaszczyt dziękuję wielki, że mogę dzisiaj z panią rozmawiać. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Jaki byłby klucz do rozumienia tego opisu utworu? Czy raczej jest to wrażenie obcowania z dźwiękiem fascynującym, który jest w pani twórczości bardzo ważny? Czy to jest jakiś jeszcze inny stan? Stan natchniony, stan niepewny, ale bardziej materialny czy bardziej emocjonalny? Kwestia pisania opisów utworów jest osobnym rozdziałem jakby w życiu każdego z kompozytorów, przypuszczam, nie tylko moim. Najczęściej piszemy takie notatki, zanim utwór do końca powstanie, bo trzeba wysłać, jeśli to jest premiera, do programu wcześniej. Oczywiście on się jakoś odpowiada naszej wizji, własnej wizji utworu, który powstaje w tym czasie. I też jest w nim zawsze jakaś niepewność, bo nie wiadomo tak na końcu, co z tego utworu, co z tego pomysłu jakby początkowego, jaki kompozytor ma, wyniknie. Więc ja tak troszkę ostrożnie podchodzę do tego dzisiaj, bo ten tekst był napisany już jakiś czas temu. Oczywiście odzwierciedla on moją ideę utworu, jaki powstawał wtedy, ale interpretacja tego tekstu opisowego, również i interpretacja samego utworu, jak przez słuchacza, który go wysłuchał, to już należy do światów tych właśnie ludzi, już nie do mnie. Jakby utwór potem przestaje być moją własnością, on się staje własnością ogólną i każdy może go czytać na swój sposób, słuchać na swój sposób i
wydaje mi się, że ta wielorakość, możliwość wielorakości interpretacji czy też odbioru jest chyba najciekawszą stroną komponowania. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze tylko poza tym metafizycznym, pięknym, dźwiękowym wstępem do naszego spotkania, chciałam tylko jedną uwagę podać, że nasze spotkanie jest rejestrowane, będzie dostępne na warszawsko-jesiennym festiwalowym kanale YouTube i nasz nieoceniony pan Tomasz Zymer pomaga nam, by osoby anglojęzyczne czy obcokrajowcy nas zrozumieli lepiej. Dlatego tłumaczy w międzyczasie. Yes, I'm very sorry, but this is necessary for people who would like to listen to this meeting. Passing on to your composition, whose premiere we heard yesterday, Liquid Air, there is a fascinating description in the program book, which opens many paths for interpretation. I will read a short fragment. Uncertainty passing away, interpenetration, the air transforms from liquid to gaseous state. Captured in this form, it assumes a new one, mystery. A low sound to begin with. A dense sound texture accumulates around it, penetrated as by a gust of air, by brief woodwind interventions. So this is excellent material for possibly stage interpretation in terms of design and costumes. It could be interpreted in a theatrical way, but there is also a mystery in this. The word uncertainty could be associated by the audience today with the state of isolation in which we have been for some time. But there is also the element of sound, which is central to your compositional output, and this synthesis. I see this description as a synthesis of your work. And my question is: what is the key to this text, to understanding this description? Is it only should it only be read as a description of fascinating sound, or something else, other types of inspiration and emotion? And the composer answered that program notes are usually written a long time before the premiere. In many cases, when the composer is still working on the composition. Before it takes its final shape, because it has to be sent for the program book. So we are still uncertain what will come out of this forum and whether this initial concept will be upheld or changed later. And the composer said that she is rather cautious about making comments about this text, which she wrote a long time ago. It certainly reflects her idea of the work which she had at that time. But once the composition has been created, it belongs to the audience. It's no longer mine. It becomes everyone's property. And the most interesting thing is how it will be interpreted by different people. Drodzy Państwo, ja w międzyczasie pozwoliłam sobie przekazać Państwu partytury, które Pani Elżbieta nam dzisiaj na dzisiejsze spotkanie udostępniła. Żywa materia, dużo bardziej czytelna aniżeli w postaci ekranowego wyświetlenia. Jest pomiędzy tymi partyturami również dzieło najnowsze, czyli Liquid Air, ale także inne, które akurat tak się fantastycznie złożyło, telepatycznie sobie przesłałyśmy, bo ja te utwory na dziś wybrałam właśnie do przesłuchania i Pani je właśnie dzisiaj w partyturach przyniosła. Ale wracając do pewnej cudownej analogii, do takiego łuku, który rozpiął mi się w mojej głowie odczuwania Pani materii dźwiękowej, to jest też powrót do literatury i w tym wypadku do Bernarda Soaresa, czyli jednego z wielu heteronimów Fernando Pessoa, fantastycznego autora, i jego nadal fascynującej i jakże nadal inspirującej i aktualnej Księgi Niepokoju. Od razu ten gest otwarcia, który przeczytałam właśnie w opisie do Liquid Air,
nasunął mi fantastyczne dzieło sprzed 20 lat, czyli Lizbonę, tramwaj numer 28. No i coś, co ja nazwałabym nawet nie hermeneutyką, a jakimś kolejnym tekstem, który pani zbudowała do tego dzieła. Pozwólcie państwo, że ja zacytuję fragment, który jest dla mnie bardzo nośny i bardzo spójny z ideą kompozytorską traktowania materii dźwiękowej i abstrakcyjnego czasami rozumienia emocji w przypadku dzieł pani Elżbiety. Nagle jestem sam na świecie. Widzę to wszystko z duchowego dachu. Jestem sam na świecie. Widzieć to być daleko. Widzieć jasno to zatrzymywać się. Analizować to być cudzoziemcem. Wszyscy ludzie przechodzą, nie ocierając się o mnie. Wokół mam tylko powietrze. Czuję się tak wyizolowany, że czuję dystans między mną a moim ubraniem. Jestem dzieckiem ze słabo palącą się świecą, które w nocnej koszuli przechodzi przez wielki pusty dom. Żyją cienie, które mnie otaczają, tylko cienie. Córki rzeczy zmarłych i światła, które mi towarzyszy, otaczają mnie tutaj w słońcu, ale nie są ludźmi. I have distributed scores of works by Elżbieta Sikora. So you have the living matter, not only music on the screen. One of them is the score of the most recent work, Liquid Air. And sort of telepathically, I chose the same compositions for today to present for you without consulting the composer. The work which I presented at the beginning is also a kind of return to literature, to Bernard Suarez, which is one of the many heteronyms used by Fernando Pessoa, and a text which inspired your work, Lisboa Tramway 28, which I will quote now from the Book of Disquiet. Suddenly, I'm all alone in the world. I see all this from the summit of a mental rooftop. I'm alone in the world. To see is to be distant. To see clearly is to halt. To analyze is to be foreign. No one who passes by touches me. Around me there is only air. I am so isolated I can feel the distance between me and my suit. I am a child in a nightshirt, carrying a dimly lit candle and traversing a huge empty house. Living shadows surround me, only shadows, offspring of the stiff furniture and of the light I carry. Here in the sunlight they surround me, but are people. This is a text which I see as closely related to your treatment of the sound matter. The abstract understanding of emotions in your music. Oczywiście pozostawiła mnie pani wcześniej z taką odpowiedzią, że interpretacja po mojej stronie. Ale czy to dobra analogia? Teraz ja przewrotnie zapytam. Czy ten tekst byłby? Czy ten bohater nadal żyje w pani? Czy przejechał tą Lizbonę i teraz w postaci Liquid Air wrócił do nas w jakiś sposób? W tym solipsystycznym widzeniu, w intymnym dzienniku. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby przeprowadzić taką analizę, oczywiście, ale to jest pani osobiste podejście do sprawy, teoretyka. Ja jestem bardziej prozaicznie podchodzę do, jeśli można to tak powiedzieć, do sztuki komponowania. Mnie interesuje przede wszystkim dźwięk, ale oczywiście za tym się kryją jakieś idee, czy też jakieś przemyślenia, czy też jakieś reakcje na coś, co się wokół mnie dzieje ewentualnie. I to na pewno w tym, co robię, gdzieś pozostaje, gdzieś jakiś ślad po tym pozostaje. Ale przysięgam państwu, że ja aż tak daleko nie filozofuję i nie myślę aż tak wiele, ponieważ zawód kompozytora to polega głównie na tym, żeby postawić nuty na białym papierze liniowym. I żeby te dźwięki
jakoś zaistniały i my się głównie na tym skupiamy, przynajmniej w moim wypadku. Jeśli chodzi o Lizbonę całość, pani robi taką jakby taką parabolę, czy też elipsę, czy też porównanie, to też to się zaczęło od po prostu bardzo takiego ciekawego faktu, że miałam zrealizować razem z dużą grupą ludzi utwór multimedialny poświęcony Fernando Pessoa i to nie doszło do skutku, ale mnie się wydawał ten pomysł bardzo ciekawy, w związku z tym jako praktyk wsiadłam w samochód, pojechałam do Lizbony i postanowiłam nagrać dźwięki tego miasta, szukając śladów tego poety, niekoniecznie konkretnych jego tekstów, tylko jego bycia, więc to co pani cytuje tutaj w tym fragmencie tekstu, no to oczywiście gdzieś tam można analogię przeprowadzić. To jest chyba ta fascynująca część intuicyjna, że to się jednak dzieje ponad. Na pewno tak. No i właśnie tak jak to w życiu bywa, moje zainteresowanie poetą straciło bardzo na wadze, a na której zyskało moja fascynacja tym miastem, które brzmi. Więc no to się odbywa czasami w taki właśnie sposób. Bardzo dziękuję. So I would like to ask whether this is a good analogy, this text by Fernando Pessoa. Is this hero still alive in you? And are you still continuing this intimate journey into his writings? The composer's answer, this is a theoretician's point of view, so I can understand and I accept your interpretation, but I am much more prosaic in my work. I'm interested in sound first and foremost, and the ideas behind sound naturally. Also my reactions to what is happening around me will be there. But I don't think so much about my inspirations. I'm not philosophizing so much. The composer's job is mainly to put notes in the staves and arrange them into holes. Concerning this piece, Lisboa Tramway, it started with a kind of commission for a multimedia piece dedicated to Fernando Pessoa, which didn't actually come out. It was never completed. But as a practitioner, I decided I wanted to continue this idea, so I drove to Lisbon and recorded the real sounds of the city, looking for the traces of the poet in the streets and in the sounds of the of Lisbon. And the question from Ola Bilińska was, so is this the intuitive side to your composition? The composer agreed and said that as in life, her interest in the poet gradually diminished, but her interest in the soundscape of the city increased and began to dominate in this work. Panie Elżbieto, to też buduje we mnie takie pytanie o myślenie o dźwięku, słuchanie tego dźwięku, bo jak przyjrzałam się, wielokrotnie wracałam do cytatów z pani wypowiedzi, gdzie bardzo osobiste wątki się przenikają z tymi technicznymi, taki o charakterze bardziej technicznym, to widzę, że nawet to wspomnienie dzieciństwa, to jest wspomnienie konkretnych dźwięków, to jest konkretnych wydarzeń dźwiękowych, jakiegoś dawnego pianina, które gdzieś pani pamięta, jak brzmiało, czy dzwonów na przykład. No być może dzięki temu Carillony tak chętnie w pani twórczości też obecne. Ale zauważyłam takie zjawisko. No może niektórzy z państwa wiedzą, może pamiętają, może nie. Pani Elżbieta jest reżyserem dźwięku. Jest osobą, która pracuje nad swoim utworem, właśnie łącząc te dwie jakby materie, dwa rodzaje pracy, kompozytorskiej i również tej związanej z tworzeniem materii elektronicznej. I pierwszym momentem w pani twórczości jest właśnie to doświadczanie materii czysto elektronicznej. To jest sam początek. Pojawia się później coś, co ja bym nazywała pewnego rodzaju pejzażem dźwiękowym, czy nawet reportażem dźwiękowym, właśnie z tym intuicyjnym rozpoznawaniem szczegółów danej przestrzeni dźwiękowej.
Natomiast nie zrezygnowała Pani, takie mam wrażenie, nie zrezygnowała Pani z nagrywanych dźwięków, które istnieją w muzyce elektronicznej. I odwrotnie, w dziele instrumentalnej mam wrażenie, że bardzo jest dla Pani istotna morfologia dźwięku. Czyli są takie momenty, kiedy zatraca się wręcz odczuwanie, czy jest to materia elektroniczna, czy jest to dźwięk czysto instrumentalny. Czy to też dzieje się dla Pani raczej przypadkowo, czy to jest wybór świadomy, czy to jest taka droga dzisiejsza kompozytorska, że w ilości dźwięków elektronicznych czy przetworzonych, które nas otaczają, szuka Pani tego brzmienia naturalnego bardziej? I czy instrument jest? Może to będzie taka odpowiedź na Ferruccio Busoniego sprzed 100 lat, który mówił, nic już nie możemy zrobić z naszymi instrumentami, bo ich materia jest ograniczona, a my ciągle mówimy, że nie. No na pewno nie. Jak widać, młode pokolenie teraz muzyków i kompozytorów sięga bardzo daleko i potrafi wydobyć. Mieliśmy przykład tego chociażby w utworze Agaty Zuber wczoraj na koncercie i wielu innych młodych kompozytorów, którzy jakby starają się teraz poprzez używanie różnych artykulacji, sposobów wydobywania dźwięku, produkować rodzaj muzyki elektroakustycznej za pomocą żywej orkiestry. Więc to jest bardzo ciekawy trend oczywiście. Ja zaczynałam bardzo dawno temu, w latach 60., więc wtedy zupełnie inaczej kompozytorzy podchodzili do muzyki instrumentalnej, ale już te eksperymentalne jakby takie próby się pojawiały wszędzie na świecie, szczególnie wtedy we Francji, gdzie ja studiowałam tą muzykę elektroakustyczną i od tego zaczęła się moja droga kompozytorska. I ja cały czas od tamtego momentu, przez te wszystkie lata, których już mija, nie wiem, 50 parę, jakby tak sama oscyluję, słowo wzięte też z techniki muzycznej, pomiędzy dźwiękiem, pomiędzy tymi dwoma gatunkami, często je łącząc, więc czasami są długie okresy w moim życiu, kiedy komponuję wyłącznie muzykę instrumentalną. Czasami to są okresy właśnie muzyki elektronicznej. Sięgam dużo, jak Pani to ładnie powiedziała, do rodzaju pejzażu dźwiękowego, czy też reportażu, co będzie można usłyszeć niedługo w utworze Norwid Ellipsa, tutaj na warszawskiej jesieni także. I tu mnie Pani ubiegła. No, ubiegam właśnie, nieładnie może, ale trudno. Także no, tak to wygląda. Ja nie szukam specjalnie tego, żeby moja muzyka instrumentalna brzmiała jak elektroniczna, ale na pewno szukam nowych rozwiązań barwowych i takiej kombinacji dźwięku, która pozwala takie nowe barwy uzyskać. My question concerns thinking about music. I read many quotations from your statements where you combine extremely personal with technical elements as motives for your composition, and memories from your past, memories of some piano sounds or bells, especially Carillon, for which you wrote, specific sounds from the past. And some of you in the room may know that Elżbieta Sikora started as a sound engineer. She studied this subject. At the beginning, she worked with pure electronic matter. That was the first means of expression. And later she started working with soundscapes, or something that I would call sound reportages. Then she began to, but she never gave up using recorded sound and electronic sound. And in a way, I can see attempts to reproduce the elements of electronic sound in instrumental works, and conversely, representing instrumental elements in electronics. Would you agree with what Ferruccio Busoni said already about 100 years ago when he said that we can't
do anything more with our instruments that we have at the moment. The composer says, no, certainly not. And the works by the younger generation of composers that we heard, for example, yesterday, the work by Agata Zubel and other younger composers shows that they try to use different articulations, electroacoustic also elements which try to reproduce effects of electroacoustic music as performed by live instruments. I started in the 1960s when this approach to experimental music was rather different. The first attempts were made in France, where I studied electroacoustic music. So after those 50 years or more, I'm still oscillating, I could say, between these two genres, frequently combining them. Sometimes there are periods when I write only instrumental music, and sometimes what you call, and I agree, soundscapes or reportages, as in the case of the piece Norbit Ellipsis, which you will hear at here at the Warsaw Autumn. But it's not a conscious attempt to make instruments sound electronic. It's rather looking for new solutions, new coloristic solutions. No i telepatia niekończąca się, bo właśnie rzeczywiście chciałam zapytać w tym momencie panią o to najnowsze dzieło Norwid tym razem, a za chwilę jeszcze popytam o inspiracje, jakże różne i różny sposób charakteryzowane przez panią. Ale interesujące bardzo, czego się spodziewamy teraz? Jakie to dzieło najnowsze, którego jeszcze nie słyszeliśmy? Mówi pani o tym Norwid Ellipsis. Tak. No właśnie. To jest forma, którą ja nazywam formą radiofoniczną. Bardzo mi bliska. Już dawno temu, w latach, koniec lat 70. skomponowałam taki utwór w warszawskim studio eksperymentalnym pod tytułem Ziemia Jałowa według tekstu T.S. Eliota o tym samym tytule. I tam właśnie zastosowałam już to, co może mnie też często charakteryzuje, takie prowadzenie słuchacza poprzez pewne pejzaże dosłowne, dźwiękowe, ku jakimś pejzażom bardziej abstrakcyjnym. I tak samo jest, znaczy podobnie jest z tym utworem Norwid Ellipsa, ale jeszcze przedtem były inne, takie jak Chicago Alfresco, czy chociażby ta Lisboa, którą pani tak miło pokazała Paris, na początku. Gare du Nord również można zaliczyć, prawda, do tego tak, rodzaju? Tak, na pewno, na pewno. Jeśli chodzi o Norwida Ellipsa, to jest utwór, który powstał z inicjatywy takiej agencji artystycznej Sonar Music, która się zwróciła do mnie o to, żeby zrobić właśnie taką formę, zrealizować formę radiofoniczną poświęconą Norwidowi. I wyborem tekstów Norwida zajął się profesor Zbigniew Naliwajek, zresztą tu obecny na sali. I bardzo ciekawy wybór tekstów powstał z tego, który mnie zainspirował niesamowicie. I od razu powstała pewna forma, dlatego że te teksty zostały podzielone na 9 części, co dla kompozytora jest już bardzo taką ważnym punktem wyjścia. A ja z kolei postanowiłam tego naszego Norwida wprowadzić na ulicę dzisiejszego Paryża i to może na razie powiem tylko tyle, bo wolałabym, żeby państwo najpierw tego utworu wysłuchali. I think there must be some kind of telepathy between us two, because I was just going to ask you about this most recent work, Norwid Ellipsis, which we haven't heard yet. We will hear here at the Warsaw Autumn, and your inspirations. The composer's answer, Norwid Ellipsis is what I call a radio form or a radiophonic form, which I started writing in the late 1970s, and I feel it's very close to me, this kind of form. At that time, I composed The Wasteland, based on the poem by T.S. Eliot,
at Warsaw Electronic Studio. And this is a kind of form which attempts to lead the audience through directly experienced literal landscapes to some more abstract ones. Later there was Chicago al fresco, Lisboa, Garden Art. Concerning this most recent piece about Norvid, it was initiated by an agency called Sonar Music. Sonora. And also as a radio form dedicated to Norvid. Professor Zbigniew Nalibajek, who is present here, selected the text for me, and he came up with 9 sections, which was already very inspiring because it is a kind of starting point for the composer. I decided to take Norvid to the streets of modern-day Paris, but I don't want to say more because you will hear for yourselves at the concert. Myślę, że teraz znakomity moment na fragment muzyczny kolejny i zaraz zdradzimy tajemnicę, co zabrzmi. So I think it's an excellent time for another musical fragment and I will later say what it is. Usłyszeliśmy fragment koncertu skrzypcowego. To jest otwierająca pierwszą część, sekwencja króciutka. I dla mnie, przyznam szczerze, jest to jeden z najciekawszych i najbardziej fascynujących przykładów tworzenia tej iluzji właśnie dla słuchacza, w której zastanawiamy się, czy materia jest elektroniczną, czy jest wykreowaną przez naturalne instrumentarium.
Ja bardzo dziękuję za ten utwór. To jest, przyznaję się szczerze Państwu, że na liście jednych z moich ulubionych, a Państwo chyba macie akurat właśnie partyturę przed sobą, ale specjalnie wcześniej nie zdradzałam. Nie mamy. Nie mamy tego akurat. Dobrze, to dla młodzieży czytającej partytury dobra zagadka. Ale ten koncert to jest też przyczynek dla mnie o zapytanie Panią o relację z formą. Bo kiedy przeglądamy ten jakże bogaty katalog utworów Pani, to widzimy formę koncertującą. Ten koncert jest obecny w Pani twórczości. 4 koncerty, w tym fantastyczna, błękitna harfa, elektroniczny instrument i tam ewidentnie już materia, w której dźwięk jest przetwarzany. Natomiast mamy również suitę, która w Pani twórczości wcześniejszej, ale i późniejszej jest obecna. Jest obecne nawiązanie do estetyki baroku, może bardziej w formie motoryki, prawda, takiej energetyki transgracyjnej, która jest typowa dla baroku. I mamy wreszcie nawiązanie do formy sonatowej, ja bym zaryzykowała takie twierdzenie. Czy to też jest dzisiaj dla kompozytora intuicyjne, intuitywne, czy być może ta potrzeba wyrażania w takiej jednak jakiejś klasycznej formie jest obecna. Czy to jest i granie z tą formą klasyczną? Najgorzej się poddać rękom teoretyka, bo tak fajnie podsumowują to, co ja może czego wcale nie chciałam zrobić. Będę prostować, bo już taki mam charakter niestety, że pewne zamieszanie spowodowało to, że w swoim czasie nazwałam moją suitę na orkiestrę w cudzysłowie barokową. I od tego się zaczęło, bo zawsze nagle się pojawiły pytania, dlaczego barokowa i tak dalej, i tak dalej. A to było takie postanowienie wtedy osobiste, jakby, że przestanę uciekać od przeszłości muzycznej, mówię, historii muzyki. Dlatego, że kiedy ja zaczęłam studiować muzykę elektroniczną w Paryżu w latach 68, to wszyscy może Państwo wiecie o tym albo pamiętacie, że to był okres takiego buntu w Europie, szczególnie buntu ludzi młodych. Był maj w Paryżu 68, w Polsce mieliśmy wcześniej jeszcze marzec. I to jest rok, który wywołał pewien przełom. I wtedy my, młodzi muzycy, jakby postanowiliśmy, że klucz od przeszłości wrzucamy, to już mówiłam wielokrotnie, do głębokiej studni i więcej do tej studni zaglądać nie będziemy. Ale ja po jakimś czasie jednak stwierdziłam, że trzeba by ten klucz jakoś wyciągnąć. Na szczęście jakiś został, mała linka została. I tym takim, to nazywam moim osobistym paktem z tradycją muzyczną, była właśnie ta suita trzecia. Ale ona nie ma absolutnie nic wspólnego z barokiem, poza nazwą. A barokowa, dlatego że jakoś chciałam zaznaczyć, że to jest właśnie rozejm, powiedziałabym, mój osobisty rozejm, żeby się na tradycję nie boczyć, bo jednak nie możemy się od tego odciąć całkowicie. The fragment which you heard from the opening of the first movement of the violin concerto is one of those most interesting examples of creating the kind of illusion where acoustic instruments can sound like electronic and we are not quite sure what we are listening to. It's one of my great fascinations, one of my favorites. We don't have the score here, only the piano concerto. And in this context, I would like to ask you about your relation to form. In your works, there are many concertos, at least 4. One for harp. Blue harp. There is a suite in the early period and also later you composed suites. And there is a reference to the Baroque, perhaps especially in the context of pulse and movement, and to the sonata form, if I may say so. So is this intuitive, or is it a need to express yourself in classical forms? Or are you playing with those forms? The composer's answer
theoreticians can very neatly sum up my work. I should probably give in here, but I will try to confront it and oppose it. It all started with a kind of confusion when I called my orchestral suite Baroque. Although it has nothing to do with the Baroque form, it was my personal resolution to not to try to avoid the past anymore, because as you probably may remember, in 1968 there was a revolt of young people. There was the May of 68 in Paris and March before that in Warsaw. And it was a kind of breakthrough when everybody wanted to escape from the past and throw the key to the past into a deep well and forget about it. But after some time, I decided I would like to pull this key out again and make a pact with the past. And in my third suite, I used this name, which has nothing to do with the period. It was just my personal reconciliation and truce with the past. And as I said, it created a kind of confusion and led to many interpretations. Dodam może jeszcze tylko, że to wynikło też może z faktu, że w tym momencie postanowiłam wrócić do formy tak zwanej cyklicznej. Tu ma pani rację, że to można nawiązać to do tradycji muzycznej dużo starszej. Ponieważ wcześniej komponowałam utwory, które były jednym ciągiem skomponowanym, jakby takim w jednej części. Takim utworem jest Głowa Orfeusza II, która trwa ponad 20 minut. Więc pomyślałam sobie, że jednak może spróbuję tej formy, w której będę mogła zawierać pewne idee w częściach osobnych, które będą tworzyły całą, jakąś całość. I to może z tego też wynikło to nagłe skierowanie obserwatorów w stronę tej relacji z barokiem, której nie ma. It could also result from the fact that I decided to use a cyclic form, which has very old roots. Before that time I used continuum. I composed pieces as one movement, for example, Orpheus had two, which is more than 20 minutes, one continuous piece. And here I decided to divide the work into separate parts and exploit this possibility. And this possibly also led to associations with the past. To wcześniejsze odnotowanie już przez badaczy pani nawiązania do może formy, może do estetyki, stylistyki barokowej, owszem, również jest dla mnie rozpoznawalne, ale ono przesuwa moją uwagę w zupełnie inne miejsce i o tym też za chwileczkę chciałam powiedzieć. Bardzo mnie cieszy to, co powiedziała pani na koniec, że to właśnie bardziej ta cykliczność, bo ona jest tu wyczuwalna, ale z zupełnie innego dla mnie podłoża. Jeśli ja obserwuję panią, już zostańmy przy tej wizji interpretacji teoretyka, bo na taką mogę się pokusić ze swojej strony, to ja widzę bardziej ten cykl opowieści jako kolejnych transformacji. To jest zmieniający się właśnie ten pejzaż dźwiękowy, czy zmieniający się reportaż dźwiękowy, a w zacytowanym fragmencie koncertu, zresztą polecam państwa uwadze, wszystkie cztery formy koncertowe, pani Elżbiety, w ogóle całą twórczość. Natomiast rzeczywiście ta permutacja zjawiska samego w sobie formy koncertującej w pani twórczości jest bardzo ciekawa i mnie raczej interesuje tutaj ten moment, kiedy dla muzyki w tym momencie już XXI wieku, bo pierwszy koncert pani pisze w takim momencie, rzeczywiście takim umownym geście otwarcia na zupełnie nową erę, czyli 2000 rok, to jest koncert fortepianowy, hommage à Frédéric Chopin. I mamy tutaj też bardzo symboliczny gest cytatu w tym koncercie, czyli tylko łącząca jakby nas w jakiejś spuściźnie tradycyjnej, motyw kołysanki obecny u Chopina i pani do niego sięga, czyli nie wprost do jego twórczości, a jakby taki z innej perspektywy ujęty cytat. Mamy koncert saksofonowy, ten harfowy, bardzo charakterystyczny, wreszcie skrzypcowy. I ja tu widzę budowanie nowej materii, tej, która właśnie rozmawia, dyskutuje już nie w formie koncertującej, tej tradycyjnej, a rozmawia z widzem, ze słuchaczem i z jego fonosferą. Stąd właśnie te takie inklinacje do budowania przestrzeni, która mami słuchacza,
czy jest to materia elektroniczna, być może są to nasłuchiwania przestrzeni, która obecna była w twórczości Pierre'a Schaeffera. To słuchanie nowej audiosfery, prawda? Tego, co nas otacza. Więc dla mnie cykliczność, owszem, łączyłaby panią tym magicznym kluczykiem z przeszłością, ale to jest nadanie nowego charakteru formie i myślę, że to jest bezcenne, że jesteśmy w stanie akceptować naszą spuściznę muzyczną, artystyczną, kulturową, ale nadać jej nowy charakter. I to wydaje mi się tu bezcenne. Także jakby to nas łączy. Niemniej jednak wróciłabym jeszcze na chwileczkę do tej solipsystycznej wizji, która nam wyszła od Fernando Pessoa i od Księgi Niepokoju. Ale to za chwileczkę. Oddamy głos tłumaczeniu. I can still see elements of the Baroque in form, style, aesthetic, but this leads me to a completely different point, to the question of cyclicity, composing cyclic works. And if I may continue my theoretician's vision, I see your output, your oeuvre, as going through a cycle of stages, as successive transformations of soundscape and reportage. In this violin concerto, of which we heard a fragment, there are permutations of the concerto form, which are evident in your output. The first concerto was the piano one dedicated to Chopin in the symbolic year of the new era, the year 2000. And you used a quotation which is also symbolic, not from Chopin, but from the Christmas Carol, which he himself quoted in his concerto. Later there was the saxophone concerto, one for harp, for the violin. Of course, this is these are permutations, these are changes in the sound matter of the concerto as a form. But it's also more a dialogue with listeners and their sonosphere. You seem to be building new spaces into which you try to lure the audience, in Pierre Schaeffer's sense of listening to the new sonosphere. So this gives a new character to this old form, and it's a kind of dialogue with tradition in this creation of a new sonosphere for the listener. W jednym z wywiadów kiedyś powiedziała pani, nazwała siebie na potrzeby tego wywiadu, że będzie pani bardziej ekspresjonistką liryczną, że to, co charakteryzuje pani twórczość, to ekspresjonizm liryczny. I przyznam się szczerze, że najpierw przyglądając się utworom elektronicznym, utworom instrumentalnym, myślałam sobie o pani jako o nowym sonoryście, postsonoryzm, neosonoryzm. Ale ten ekspresjonizm liryczny jest rzeczywiście zjawiskiem fascynującym i odkrywanym dla mnie poprzez bohaterów inspiracji dla pani utworów. Znowu mnie pani zażyła, że tak powiem, dlatego że to trochę była taka, po francusku powiedziałoby się, butade, czyli takie trochę przekorne stwierdzenie, dlatego że no, trudno jest się siebie samego określić, prawda, w momencie, kiedy jeszcze jest się w fazie rozwoju czy też w fazie w ogóle jakiejś takiej tymczasowości. I wymyśliłam sobie ten ekspresjonizm liryczny, który teraz się za mną wszędzie ciągnie, a to ukradłam to od takiego mojego przyjaciela, malarza polskiego pochodzenia, który żył w Paryżu, który niestety już nie żyje, Ladislas Kiżno, który nazwał siebie abstrakcjonistą lirycznym. I ja pomyślałam, to fajne jest określenie, to ja w takim razie będę ekspresjonistą lirycznym, ale jest w tym też trochę prawdy, dlatego że ja przeżyłam okres fascynacji twórczością Schönberga i szczególnie jego Erwartung, czy też La Nuit Transfigurée i Alban Berg. Także to był okres w moim życiu, który zaważył chyba też na moim podejściu do muzyki, do tworzenia. Ja szukam w muzyce, też to już kiedyś mówiłam, nie tyle ekspresji, co intensywności. I to chyba jest takie słowo, które dla mnie jest bliskie, bo nie chciałabym, żeby ta moja muzyka była całkowicie obojętna. I stąd może to się wszystko bierze.
To się znakomicie splata już z pejzażem Lizbony i Bernarda Soaresa, który zmierza do swojej księgowości gdzieś. I pewnie nie spodziewalibyśmy się po nim takich emocji, takiej ekspresji. A jednak, bo każda z osób, które ocierają się od nas, to nowa historia. I ta historia jest właśnie ukryta też w bardzo taki abstrakcyjny, ale też bardzo liczny sposób w pani utworach. In one of your interviews, you called yourself a lyrical expressionist. When I was listening to your electronic works, I saw you more like a new sonorist or a post-sonorist. But this lyrical expressionism is a fascinating idea, especially in the context of those protagonists or heroes of your compositions. The composer's answer is that she invented this term, or rather stole it from a Polish painter living in Paris. Ladislas Kiszno. Because she felt that she had to define herself somehow, but it was done in a rather subversive way, sort of tongue-in-cheek. On the other hand, there is some truth in this, and Kiszno called himself a lyrical abstractionist. So this was a kind of borrowing, but there is some truth in it in the context of the composer's early fascination with Schoenberg, with works like Erwartung, with Alban Berg, inspirations which determined her attitude to music. But what she's looks to music is what she's looking for in music is not so much expression as intensity, so that the listener cannot be left indifferent. And there was a comment that all this harmonizes very well with the quotation from Pessoa and. Listening to different stories and composing your own story based on the successive inspirations. So that each work is a new story. Mm-hmm. Tak, bardzo dziękuję. I to ta forma koncertująca, panie Elżbieto, właśnie. Forma rozmowy, na którą elektroniczny dźwięk jeszcze się z nami spotkał. A wracając jeszcze do wątku właśnie takiego, wychodząc od Pessoy, solipsystycznego widzenia świata, czy takiego dźwiękowego pejzażu oraz osobistego dziennika bardzo, charakteru pamiętnikarskiego, który cały czas gdzieś mi przyświeca, jeśli przyglądam się pani muzyce, bo to jest obserwowanie świata w sposób taki bardzo osobisty. No, każdy z nas mógłby fonosferę, audiosferę danego miejsca zarejestrować, ale każdy znajdzie gdzieś zjawiska dźwiękowe i motywy, które są interesujące. Ale widać to też w inspiracjach i właśnie w tej mojej trochę niezgodzie na takie jednowymiarowe widzenie pani twórczości z tym nawiązaniem do baroku, bo jeśli pani sięga tam do dobrze suita, no to francuskie suite to zestawienie po prostu, prawda, połączenie czegoś ze sobą. Ale dalej jest to i klawesyn, który w XX wieku przechodzi różne fazy. Bywa fascynacja tym instrumentem dzięki kolejnym konkretnym osobom. I tu w tym wypadku ten dziennik osobisty zbudowany jest również w związku z tym, że to nie tylko instrument dźwięk, ale jest też konkretna osoba. Dla pani była to Wanda Landowska, była to Elżbieta Chojnacka, powiedziałabym ekscentryczki, właśnie liryczki ekspresyjne naszych czasów, bardzo osobiste postaci. A idąc tym tropem dalej, to popatrzmy ten reportaż dźwiękowy w postaci Janka Wiśniewskiego, którego pani również uwieczniła w twórczości w 80-tych latach. No i przede wszystkim fantastyczny, wspaniały, osobisty, abstrakcyjny dziennik w operze. Bo tu wybór tekstów jest też niebagatelny. I mamy Ariadnę, i mamy Derrière son double, też abstrakcyjny zupełnie tekst. Wyrywacz serc, ostatnie dzieło Boriviana. No i wreszcie Madame Curie. Absolutnie skupienie na ekspresji, na emocji, na świecie bardzo intymnym i wewnętrznym. Dużo wymieniłam naraz, wiem, ale łączy właśnie jedna wspólna więź, jak myślę,
Z jednej strony dźwięk, ale też to, co pani powiedziała sama, ten ekspresja i abstrakcja, skupienie na człowieku i jego chyba też wewnętrznej jakiejś fonosferze, w której żyje. Tak ja przynajmniej znajduję te dzieła pani. Teraz trochę się zgubiłam, nie wiem jak mam odpowiedzieć, przyznaję się bez bicia. To, co powiedziałam o tej intensywności, to chyba zawiera w sobie wiele. Intensywność, tak. Że ja na pewno nie piszę do szuflady. Ja na pewno piszę muzykę po to, żeby ktoś ją usłyszał. Ktokolwiek, czy to duża publiczność, czy też mała publiczność. I że może staram się jakoś coś przekazać tą muzyką, ale to coś to jest nigdy niedopowiedziane do końca. Po prostu to jest jakaś próba prowadzenia czy też otwierania przeze mnie drzwi do jakichś terenów, do których chciałabym kogoś zaprowadzić, ale dokładnie ja sama nie wiem, jak te tereny mają wyglądać. I myślę, że nie chciałabym też, żeby konkretnie ludzie słuchający muzyki coś ukonkretniali, coś urzeczywistniali tak do końca. Trudno mi bardzo odpowiedzieć na to pani skomplikowane też bardzo pytanie. Oczywiście pociąga mnie też forma operowa nie tylko dlatego, że po prostu ona istnieje i tutaj jest też związana z tym pewna historia, dlatego że ja uważałam, kiedy byłam jeszcze młoda i kończyłam studia kompozycji, już moje wtedy drugie studia, to uważałam, że ten gatunek się zupełnie skończył, że już nie można w dzisiejszych czasach wtedy powrócić do niego i napisać opery. I zostałam zmuszona do napisania tej opery na dyplom z kompozycji przez mojego wtedy profesora Zbigniewa Rudzińskiego. I tak w to zostałam wciągnięta, że od tej pory, no, mogę powiedzieć tak może bardzo górnolotnie, że uwielbiam. I mogłabym pisać opery od rana do nocy, no niestety takich możliwości nie ma. I że ten gatunek mi bardzo odpowiada, dlatego że on ma w sobie i powinien chyba mieć dramatyzm, a ja chyba tak lubię trochę dramat. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, bo to jest właśnie to, o czym pani mówiła, intensywność, która jest niemierzalna. Dla każdego indywidualnie jest tylko mierzalna, prawda, i rozpoznawalna. Więc tę wolność pani zostawia właśnie słuchaczowi, a jednocześnie wciągając w bardzo intymny świat swojej postaci. To o to mi chodziło. Dziękuję. Coming back for a moment to Pessoa and his solipsistic personal diary, it seems that your works also are a kind of very personal observations of the sonosphere. And I don't quite agree with your dismissal of the term Baroque, because it is evident in the choice of the very genre of suite, which has this historical connotation of the harpsichord. But in your case, the harpsichord is related to specific persons, to Wanda Landowska, to Elżbieta Chojnacka, the eccentric lyrical expressionists of our time, who created a new image of this instrument. Another person who inspired you in the Janek Wiśniewski reportage, which you created in the 80s. And this is especially evident, this personal diary element and inspiration from specific persons is especially evident in the field of the opera, beginning with Ariadne. I will not use... Derrière son double. Then the Heart Extractor and Madame Curie. So these are forms in which you are inspired to talk about specific persons and their emotions. The composer's answer is that she would like to return to this idea of intensity and stress it, emphasize it. Because she doesn't want to write for the drawer, but she wants to write for someone, for anyone who will listen to this music. So naturally she's trying to express something, but this is not a fully determined content
It's rather opening doors to new territories, which even the composer herself is not quite sure what these territories are, and she wouldn't like the listener to be extremely definite about what this content is. The opera, when Elżbieta Sikora was graduating from her second course of studies in composition, she believed that this genre was finished, that you couldn't go any further in this genre. But her the supervisor of her diploma work, Zbigniew Ludziński, forced her to write an opera. And this became an inspiration. She became attracted to this genre, even fascinated with it. And she believes that this is because it's a dramatic genre, because of its dramaticism, because she seems to, as she says, she seems to like drama. Zatrzymałyśmy się na wątku troszeczkę osobistego, intymnego dziennika pamiętnika i w naturalny sposób wiąże mi się to z pewnym cytatem z kolei Moszumańskiej Nazar, która mówiła lata temu: pochodzę z takiej generacji, w której kobieta kompozytorka praktycznie nie istniała. Pani Krystyna Moszumańska-Nazar, czy niestety już też nie żyjąca od niedawna Bernadeta Matuszczak, właśnie w ten sposób wspominały, że miały być tylko dziewczynkami, które grały pięknie na fortepianie i nikt nie łączył ich kariery muzycznej z karierą kompozytorki. Chciałam panią zapytać, jak to się w pani życiu układało? Czy pani miała takie doświadczenie w swoim życiu, że to rzeczywiście było zaskakujące, że kobieta, że opera, że dzieło orkiestrowe, pozycja kobiety w świecie, w Europie, we Francji, w Polsce, z perspektywy cudzoziemki. Rozbudowane pytanie, wiem. Ale bardzo bym była wdzięczna za osobistą refleksję na ten temat. Jaka jest pozycja kobiety kompozytorki w Europie, w świecie dzisiaj, z tej perspektywy i francuskiej, i polskiej dla pani osobiście? Wiedziałam, że to mnie spotka. Niestety, wiedziałam. Tak, bardzo często to pytanie mi jest zadawane i tutaj się cofnę jeszcze do dawnych lat, dlatego że kiedy ja studiowałam kompozycję w Polsce, jeszcze jak byłam na tych studiach muzyki elektroakustycznej we Francji w 1968 roku, to pytanie wtedy się nie pojawiało. We Francji przypuszczam, że dlatego, że to był właśnie ten burzliwy okres rewolucji, i wszystko zostało wywrócone, w związku z tym kobiety zostały przywrócone jakby do wszystkich otwartych, możliwych form. Natomiast w Polsce wtedy takiego pytania nikt sobie nie zadawał. Jak ja studiowałam, to studiowało ze mną co najmniej 7 koleżanek, kompozytorek przyszłych. Nie wszystkie ten zawód uprawiały potem, bo to jest bardzo trudny zawód i trzeba się temu zawodowi w zasadzie całkowicie poświęcić. I oczywiście tradycyjnie zawsze się uważało, że kompozytor to jest mężczyzna, bo w ogóle rola kobiety była z punktu widzenia socjalnego zupełnie inna i to wszyscy wiemy, ja nie będę tu robić żadnego rysu historycznego. I w zasadzie pierwszy raz, kiedy to pytanie do mnie dotarło w taki sposób dosadny, to było, kiedy zjawiłam się w Paryżu podobnie w latach 80. I ja byłam zdumiona tym pytaniem, bo ja osobiście nie miałam powodu, żeby sobie to pytanie zadawać, bo jakoś wykonywałam ten zawód i wydawało mi się, że to jest normalne. Poza tym pochodziłam z rodziny, w której kobieta zawsze pracowała. Moja mama, ja zawsze ją widziałam pracującą. Zawodowo, niekoniecznie twórczo, ale jednak zawodowo. Więc dla mnie to pytanie nie istniało. Zrozumiałam jego wagę po latach, mimo że tego, że bronię się przed... Ja uważam, że tego problemu nie ma, ale to jest tylko to, że ja sobie na ten problem zamykam oczy, bo nie chcę go przyjąć do wiadomości. Ale wydaje mi się, że prawda jak zwykle mieści się gdzieś pomiędzy, prawda, że jednak no, w tej chwili kobiet kompozytorek jest ogromna ilość, więc też już może to nie jest takie bardzo aktualne. W dalszym ciągu jest im trudniej.
Jest nam na pewno trudniej, tak samo jak kobietom dyrygentkom, czy jak kobietom malarkom, wszelkim artystom kobietom, ale no, trzeba dalej starać się, walczyć, nie przyjmować tego do wiadomości. W końcu się to stanie. Tak, myślę, że to jest bardzo rutynowe spojrzenie wciąż. Tak jak pani wywołała też dyrygentki tutaj, to te opinie są bardzo, bardzo różne i takie potwierdzające wciąż, że jednak jest to bardzo zmaskulinizowany świat i czy na pewno otwarty dla kobiet. A podzielam z pani zdanie, że rzeczywiście środowisko domu też jest bardzo istotne. Ja w bardzo wolnościowym domu wychowana też kompletnie nie miałam pojęcia, że płeć jest problemem w wyborze zawodowym. Ale jeszcze moje koleżanki słyszały, że grzeczne dziewczynki nie grają na perkusji albo gitarze. No i mam nadzieję, że to już jest melodia przeszłości. Ja bardzo dziękuję ze swojej strony. Bardzo bym chciała jeszcze z Państwem się podzielić czymś, co byłoby dla mnie zwieńczeniem dzisiejszego spotkania, czyli fragmentem Madame Curie. Oddam głos panu Tomaszowi i oczywiście Państwu, bo liczę na to, że będą teraz pytania do pani Elżbiety ze strony publiczności. I would like to return to this topic of personal diary and quote what Krystyna Moszumańska-Nazar said in one of her texts. And this kind of comments we could also hear from the late Bernadetta Matuszczak, girls in their times were only supposed to play the piano beautifully. Being a composer and being a woman was something very strange at that time. And I would like to ask you about your experience as a woman composer in Poland, in Europe, as a foreigner living in another country. And what do you think is the position of women composers nowadays? The composer's answer is, I knew you would ask this question. When I was studying composition in Poland and in 1968 in France, this question wasn't asked at all. In France, it wasn't asked because it was a time of revolution and women were restored to all their possible roles. In Poland, it wasn't asked because nobody asked that question at that time. I had at least seven other classmates, colleagues who studied composition with me, women. Not all of them decided to go on to become composers. First of all, because it's a very difficult job and it requires total dedication. Traditionally, naturally, a composer is male and the woman's role is different. I wouldn't like to dwell on it. But I first heard this question in Paris when I came back in the 1980s. And I was amazed to hear that such a problem existed, because personally, I had no reason to ask this question. For me, it seemed normal. In my family, women always worked professionally, my mother, so I had this kind of model. I'm not suggesting that this problem doesn't exist, but the truth is, as usual, in the middle. Now there is a huge number of women composers, and still there is this kind of pattern that it's harder for women, also for women conductors, for women painters. I believe that we should just not accept this stereotype and go on and do our job. Nora Blinska's conclusion is that naturally there are very different opinions at the moment, but it's still a very masculine world, the world of music and art. She came from a very liberal family, but from her friends she heard that a nice girl doesn't play the guitar, for example. There will be a music example to finish with from Madame Curie. Madame Curie. And later there will be time to ask questions. Chyba, że Państwo już mają jakieś pytania. Unless you have questions now before we listen to the music fragment.
te pytania się rodzą, jak widzę, i na razie w naszej wyobraźni to posłuchamy. Osobisty, intymny dziennik, ale też laboratorium Madame Curie dzisiaj zamyka nasze spotkanie z mojej strony, a nadal Państwa zachęcam do podjęcia dyskusji z kompozytorką, bo to nie lada okazja. So this fragment of a personal intimate diary from the laboratory of Madame Curie, I'm going to close my presentation and my discussion. And I would like to invite you to enter into conversation with the composer, because this is a very special occasion, not to be missed, special opportunity. To tak z czystej ciekawości chciałam zapytać o proces twórczy, o sam zapis. O to, czy pracuje pani właśnie przy kartce papieru, czy przy instrumencie, czy już może się wkradły te elementy właśnie technologii i tych programów do notacji muzycznej? Jeśli chodzi o muzykę instrumentalną, to pracuję wyłącznie z ołówkiem, gumką, ostrzałką i papierem nutowym. Wszystko jest zanotowane, częściowo przy instrumencie, częściowo bez instrumentu, zależnie od momentu, w którym jestem. I dopiero potem to wysyłam do wydawcy, który przepisuje na komputerową, wersję komputerową robi z tego. Nie używam żadnych programów do komponowania w tym sensie, prawda? Bo są, wiem, znam, poznałam pierwszy taki program jeszcze jak byłam w Stanfordzie w latach 80., 3., 4., który nazywał się Score. I którego nigdy się nie nauczyłam i do dzisiaj nigdy się nie nauczyłam ani finale, ani Sibeliusa. Wiem, jak to mniej więcej działa, ale nie potrafię tego robić. Natomiast jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, to oczywiście posługuję się komputerem w tej chwili. Zaczynałam od cięcia i klejenia taśmy i tak dalej. Robienia ogromnych pętli, które zajmowały 3 pokoje. Ale teraz już posługuję się techniką cyfrową, która jest bardzo przyjemna w obsłudze, tylko że może za dużo unieruchamia kompozytora i
jego oczy przed ekranem, ale to jest bardzo takie łatwe, w tej chwili przystępne. Więc no, tak wygląda mniej więcej mój warsztat. Także dużo nagrywam dźwięków, już teraz mniej sama. Kiedyś robiłam to w sposób taki kompulsywny, można powiedzieć, nawet jeździłam wszędzie z mikrofonem. No co mogę jeszcze dodać? No chyba tyle. Dziękuję bardzo, bo zadałam pytanie, bo jednak ten sposób też wpływa na sposób myślenia, na to, jak się operuje dźwiękiem i co wymaga to też od nas, bo sprzęt jest pewnym rodzajem takiego i ułatwienia, i też może w pewien sposób jakoś tak nasuwać nam jakieś myśli, a jednak jeżeli człowiek jest tylko z tą kartką papieru, to wtedy też wpływa na naszą wyobraźnię, myślenie tym dźwiękiem, tym instrumentem, na przykład jeżeli przyjdzie utwory czysto instrumentalne i tą barwą instrumentu. Na pewno te ułatwienia wszystkim, bo jest teraz mnóstwo programów, Composer Assisted by Computer i tak dalej, i tak dalej. I to są na pewno duże ułatwienia, bo na przykład jeśli kompozytor sam siebie chce napisać fragment, który na przykład był szybkim przebiegiem i potem go powtórzyć, tylko w troszkę innej formie, no to komputer to za panią zrobi, czy za kogokolwiek innego, jakoś tam, przypuszczalnie bardzo dobrze. Ale no, chyba lepiej zrobić to samemu, bo jednak wtedy jest ta interwencja naszej ręki, naszego myślenia i no, ja jestem do tego przywiązana, także nie zdaję się na komputer w takich podejmowaniu tego typu decyzji. Dziękuję. Tu pytam, bo też tradycyjnie notuję, więc chyba mam ciekawe. Bardzo pani gratuluję. The question concerns the creative process, what the composer works with a piece of paper, or with the instrument, or with new technology and software, because it also influences the way of thinking. The tool can suggest some ways of thinking, and if we work with a piece of paper, we only think about the instrument, its color, and so on. The person who asked the question, she personally works with a piece of paper only. The composer's answer is, I congratulate you on this. When I work on instrumental music, I work only with a pencil, eraser, and the manuscript paper. Sometimes with or without the instrument, depending on the stage of composition at which I am at the moment. Then I send this material to the editor who prepares the computer version of the score. So I don't use any software, although already in 1983-84 in Stanford, I became acquainted with my first computer program for writing music, and I'm acquainted with Finale and Sibelius. I know how it works, but I don't use them. For electronic music, I use the computer naturally. Originally, I used the tape, huge loops, which could run through many rooms. This new digital technology can be very easy, very pleasant, very accessible, but it also makes the composer spend a lot of time in front of the computer. On the other hand, it can be a huge, can make work much easier. For example, if you want to repeat some fragment with some small modifications, and the computer can do it for you. I prefer to do it myself. I don't trust the computer. I also record a lot of material in the outside world. Dziękujemy bardzo. Jeszcze? Proszę. To ja mam takie pytanie też odnośnie procesu twórczego, może bardziej na poziomie takim warsztatowym, ale też trochę estetycznym w sumie chyba. Bo z pani wypowiedzi wyniknęło, mam nadzieję, że nie przesadzę, ale że jednak ma pani pewną taką awersję do przesadnego teoretyzowania, tak bym to ujął. I ciekaw jestem, czy właśnie w pani procesie twórczym jednak ta intuicja i spontaniczność jest przez cały czas na pierwszym planie i to jest bardziej gdzieś tam obserwowanie, nasłuchiwanie, poszukiwanie jakichś kolorów, emocji, faktur, czy gdzieś tam w którymś momencie jednak pojawia się też takie bardziej analityczne podejście i próba jakiegoś takiego ustrukturyzowania tego, nie wiem, czy wspomaga się może pani jakimiś algorytmami, wykresami, no różne są
możliwości, bo wspomniała Pani też o swojej fascynacji Schönbergiem, który no też jakby wyszedł od takiego, można powiedzieć, czystego ekspresjonizmu, gdzieś tam zakorzenionego jeszcze w romantyzmie, a potem jednak też się zaczął zwracać ku jakimś takim no, bardzo analitycznym, intelektualnym sposobom okiełznania tego. Mi się wydaje, że te dwa jakby trendy istnieją równolegle i się dopełniają, dlatego że ja nie taję, że intuicja nie jest mi słowem obcym. Nie mówię, że polegam na niej całkowicie i też inspiracja, bo jednak wszyscy jesteśmy czymś inspirowani czy też pobudzani. Ja bardzo dużo słyszę, chodząc po ulicy czy gdziekolwiek. Słucham także muzyki, może nawet teraz mniej, ale słucham dźwięków i to jest dla mnie takie źródło cały czas tego, jak te dźwięki potem kształtować. Oczywiście w pewnym momencie trzeba troszkę o tej intuicji zapomnieć i zabrać się po prostu zwyczajnie na zadbać o strukturę utworu, zadbać o jego kształt, zadbać o przebieg rozwojowy pewnych sekwencji muzycznych. Więc to jest nieustanne jakby takie va-et-vient, po francusku by się powiedziało, takie po prostu przechodzenie z jednego do drugiego, bo te dźwięki gdzieś tam po głowie człowiekowi chodzą, a potem trzeba je ujarzmić, trzeba jakoś w jakąś formę je zawrzeć i zapanować nad czasem trwania tak samo utworu. Więc no to są takie sprzężone bardzo, sprzężone działania. Ale ja nie rysuję jakichś wykresów. Ja często rysuję jakiś taki na początku szkic, który jest bardziej jakimś rysunkiem po prostu, formy ogólnej. I potem staram się trochę za tym szkicem podążać, ale często on się modyfikuje i zmienia w czasie powstawania utworu. Ale nie robię, nie szukam jakichś takich relacji wysokościowych, bardzo sprecyzowanych. Mimo wszystko każdy utwór jakby jest pewnym wyborem. Ja dokonuję pewnego, mniej lub bardziej świadomie, wyboru pewnego rezerwuaru, obszaru dźwiękowego, w którym się w takim utworze będę poruszała i staram się pozostać w tym obszarze. Czyli to może taka odpowiedź Pana usatysfakcjonuje, nie wiem. Tak, czyli to bardziej jednak jest takie nakładanie sobie ograniczeń tam, gdzie one są pomocne, a tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, że jakby też jednak nie stara się Pani nie skrępować za bardzo tej intuicji pierwotnej. Tak, to na pewno, ale z drugiej strony właśnie to, co mówiłam o tym w słowie ujarzmiać, jest to, żeby człowiek mógłby pójść w nie wiadomo jaką stronę ze swoją wyobraźnią dźwiękową czy z czymkolwiek, ale no, gdzieś w którymś momencie trzeba to włożyć w ramy konkretnego utworu, który ma określoną ilość minut, jest na określony skład. To też nas jakoś, prawda, ogranicza. Wiadomo, że nie możemy, musimy znać wszystkie instrumenty, to Państwo wszyscy dobrze wiecie, i że nie możemy wymyślić czegoś, co nie będzie możliwe do zrealizowania. Okej, dziękuję bardzo. To ja się tylko króciutko się wtrącę, ale bardzo króciutko, okay. Obiecuję, że widzę fantastyczną analogię w pracy teoretyka. Intuicja prowadzi nas bardzo daleko, a potem się musimy ujarzmiać na różne sposoby. The question concerns the technical and aesthetic level of the creative process. Because the composer exhibited something like aversion to excessive theorizing. And the question is whether intuition and spontaneity are come first and are most important for her, or listening to sounds, emotions, textures, or there is also this analytic attitude with algorithms and graphs. For example, in the case of Schönberg, which was used here, he started with a kind of post-romantic pure expressionism and then
moved on to highly analytic intellectual ways of controlling the sound material. And the composer's answer is that these two elements are parallel and complementary in her work. First of all, this intuition and inspiration is very important. So she listens a lot to different sounds in the street, to music, although nowadays less to music, but to sounds in general. But at one point, one needs to forget about intuition and take care of structure, of the development of musical sequences. And these two levels will constantly interpenetrate because we need to tame and control the sound material. She doesn't use any graphs, only a kind of sketch or drawing which of the overall form, which she may later often modify, but she doesn't use any precise pitch relationships and so on. Nevertheless, each composition is a choice of a specific sonic area to which she tries to limit herself. And there are also limitations which are quite obvious and necessary, because the question was whether she only chooses those which are useful. Limitations which result from the framework, from the instrumentations, the instruments we have at our disposal, what they can play, so that we don't write things which cannot be performed on those instruments, from the duration of the work, and so on. So the main element is how to tame and control the sound material. And there is an analogy to the work of a theoretician who always begins, or also begins with intuition, but at one point needs to tame and organize this material. Pytanie o Pani źródła inspiracji w procesie twórczym. Wspomniała Pani o wrażliwości na dźwięk, o tym, że Pani wszystkiego słucha wokoło. Bardzo mi się spodobała ta fascynacja audiosferą otaczającą nas zewsząd. Chciałem spytać o to, czy ma Pani jeszcze jakieś inne źródła inspiracji, szczególnie w dobie globalizacji, gdzie coraz więcej rzeczy możemy zobaczyć i usłyszeć zdalnie, nie wychodząc z domu. I czy w całym Pani procesie twórczym te źródła inspiracji się zmieniały w międzyczasie? No, na pewno. Inspirację można znaleźć w zasadzie wszędzie, jeśli mamy otwarte ucho i oczy. I ja sięgałam czasami do inspiracji literackich. Tak było z utworem Według Pascala, gdzie wykorzystałam fragment jedną z jego myśli jako motto tego utworu, nie wykorzystując już go potem w utworze, jako sam tekst. Może to być usłyszany dźwięk przypadkowo, albo wyszukany dźwięk. Może to być fragment instrumentalny, który się gdzieś zasłyszało, czy też wyobraziło. Tego jest bardzo dużo. Ja nie narzucam sobie jakiejś drogi do tego, żeby gdzieś szukać inspiracji. Ona po prostu przychodzi zewsząd. I trzeba chyba być po prostu otwartym na to. Pani tu wspominała wcześniej o tym, że pierwszy FR uczył nas słuchania tej sonosfery, tak zwanej dźwięków, ale on zwraca uwagę głównie na to, żeby słuchać tego w sposób, znaczy nauczyć się słuchać tego tak, żeby zapomnieć o kontekście. Znaczy słuchamy na przykład przejeżdżającego pociągu, ale to przestaje być przejeżdżający pociąg, tylko to jest dźwięk, który ma pewien rytm, pewną wysokość, pewien czas trwania. I tak chyba jest dobrze, to była bardzo dobra dla nas lekcja, bo bardzo trudno jest też taką abstrakcję zrobić wobec dźwięku, ale to jest niesłychanie właśnie inspirujące. I zachęcam wszystkich do słuchania dźwięków naokoło, bo potem to gdzieś w jakiś sposób się przetwarza w naszym umyśle i z tego rodzą się pomysły. To inne spojrzenie na dźwięk, właśnie odcinając się od kontekstu, od źródła tego dźwięku, może być właśnie tymi drzwiami, które chce Pani otworzyć przed słuchaczem w swoich utworach.
Dziękuję bardzo. Dodam może tylko taką małą dygresję jeszcze, że bardzo jestem... Uważam, że przypadek odgrywa wielką rolę w tym, co robimy wszyscy. I myślę w naszych życiach, w naszym przebiegu naszego tutaj istnienia na tym ziemskim padole, że tak powiem. I ja wiele mam takich dźwięków, które jakby zaprosiły się do moich utworów przypadkowo. I to jestem na to bardzo uwrażliwiona. Dziękuję bardzo. The question concerns the sources of inspiration, because the composer mentioned her sensitivity to the audio sphere, to sound. And what are the other inspirations, especially in our global world, when we can have many, we can see and hear many things without leaving our home? How has it been changing in the composer's work? And the answer is, inspiration is everywhere if you open your ears and eyes. I had literary inspirations from Pascal, for example, where I was inspired by one of his thoughts, text, though I didn't quote it in the composition, by sounds, by instrumental fragments, which could be heard or imagined, but it really comes from everywhere. You just need to be open to it. Pierre Schaeffer was mentioned here, who taught his students to listen to the sonosphere, but forget about the context. So in a way that the sound of a train is no longer a train, but it's a collection of sounds with specific pitch, rhythm, note values, and so on. It's hard to abstract the sound in this way, but it can be very inspiring. I try to use it in my music. And the comment was that perhaps this abstraction of sound is the door which you try to open to the listeners, to the audience, in your music. The composer also made a digression saying that chance plays a big role in our lives, and that many sounds simply invited themselves and made their way to her works by accident, and they are there and they play a big role. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Mhm. Jeszcze tutaj jedno pytanie. Zejdę na temat technologii. Jeszcze. Właściwie już w latach 60-tych, 70-tych mieliśmy taśmy, mieliśmy analogowe syntezatory, takie z oscylatorami, filtrami. No i właściwie od tamtego czasu chyba nie było żadnych istotnych innowacji w muzyce elektronicznej. Mam osobiście takie wrażenie, ciekawe co Pani... No bo w zasadzie cóż, mamy teraz syntezatory subtraktywne, takie same jak analogowe, tylko że w wersji software'owej. Te stare technologie właśnie cały czas wracają, tylko że w nieco wygodniejszej do użycia formie. No może nie licząc tego, że może możliwości samplingu się bardzo poprawiły w ostatnich dekadach i można bardzo, bardzo realistycznie odtwarzać dźwięki żywych instrumentów. Właściwie chyba, nie wiem, osobiście mam wrażenie, że nic ciekawego, żadnych interesujących innowacji nie było. Nie ma jakiegoś zainteresowania w wymyślaniu nowych sposobów wydobywania czy generowania dźwięków. A jak Pani uważa? Ma Pan rację i nie ma Pan racji, dlatego że oczywiście w momencie, kiedy we Francji pojawiło się studio muzyki elektronicznej z tym nastawieniem na transformację dźwięków nagrywanych, czyli realnych, po czym w Kolonii mieliśmy inną zupełnie podejście do muzyki, czyli tworzenie dźwięków ciekawych z prostych oscylacji sinusoidalnych i te oba kierunki się połączyły. Do tego weszła cyfryzacja, czyli ułatwienie. I to, co Pan mówił, że wszystko zostało przeniesione teraz na teren cyfrowy, ale w zasadzie używamy tych samych instrumentów, nazwę to w cudzysłowie. Tak i nie, dlatego że nową rzeczą jest to, że możemy transformować dźwięki na żywo, czyli w czasie realnym, w momencie, kiedy one powstają. I tutaj powstały teraz nowe programy już za pomocą bardzo takich skomplikowanych programów jak Max, MSP i tak dalej, których ja już nie potrafię
nie potrafię się nimi posługiwać i wtedy potrzebuję mieć jakąś pomoc z zewnątrz. Jednak pozwalają na stworzenie dźwięków, których przedtem nie mogliśmy stworzyć. Natomiast ja jestem bardzo przywiązana do dźwięku analogowego, do dźwięku, który ma jednak inną taką prezencję, inną obecność. I tęskno mi trochę za takim dźwiękiem, bo dźwięk cyfrowy zrobił się dźwiękiem troszkę takim przeźroczystym i one prowadzą do dużego takiego abstraktu dźwiękowego. I mówimy o analogowej elektronice czy o akustycznych instrumentach? W sensie, kiedy pani mówiła o analogowej elektronice, tak. I że ten dźwięk analogowy i nawet mówię o nagraniach instrumentalnych. Nie wiem, czy państwo słuchacie jeszcze płyt winylowych. Ta jakość dźwięku jest zupełnie inna. Oczywiście tam słychać różne chroboty i igłę posuwające się po tych rowkach, ale sam dźwięk jest moim zdaniem taki bardziej dosadny, taki bardziej treściwy. Dźwięk cyfrowy stał się dźwiękiem, ja to nazywam przeźroczystym. Oczywiście coraz bardziej zbliża się do tej realności poprzez to, jak pan mówi, że możemy samplować teraz 96 razy na sekundę, czy jeszcze więcej. Ale ja jeszcze należę do generacji, która w uchu ma te dźwięki analogowe i tęskno mi za nimi, jakby powiedział Norwid. Prosimy bardzo. The question concerns technology. In the 1960s, 70s, we had tapes, analog synthesizers, oscillators, filters, and it seems that there have been no important innovations since that time. The new element is that now we have them in digital form, so they are easier to operate, more convenient. But in fact, it's exactly the same material, only made digital. Perhaps the only change is that there is a better possibility of sampling and very realistic recreation of instrumental sound through sampling. But otherwise, there are no major innovations in the way sounds are generated. And the composer's answer is that this is only partly true. In France, at the beginning at the Electronic Music Studio, the composers were working on transformation of recorded sounds. Later in Cologne, they created new sounds out of sinusoidal oscillations, which were artificially generated sounds. Then they combined these two elements. Now we have digital versions which make it easier, but what is new, we can also transform sounds in real time, live, using sometimes very complex programs such as MUX, MSP, which she personally cannot use, so she needs help with this, but it can create sounds which were impossible in the past. And the composer also said that she's very much attached to analog sound because digital sound is sort of transparent and abstract. Because of the possibilities of sampling, like 96 samples per second, it is approaching gradually approaching the analog sound. If you listen to recordings on vinyl records, there is a difference in quality. The sound is much more juicy and much more real. And she said that in her generation, people seem to long for the analog sound, to use the Norwid phrase, longing for the sound. Prosimy bardzo. Czy może jeszcze jakieś pytania od państwa? Albo raczej już w sferę prywatną te pytania się przesuną. A nie, jednak jest jeszcze. Wracimy. Ja mam pytanie a propos takiej metodyki pracy nad kompozycją. Czy pracuje pani w ściśle zdyscyplinowany sposób, na przykład od poniedziałku do piątku, od tej godziny do tej godziny? I czy
czy wtedy, kiedy po prostu czuje pani, że trzeba poświęcić na to tyle czasu i może to być 12 godzin i tak dalej po prostu. Czy to jest w jakiś sposób ułożone, czy... Odpowiadam od razu, że jestem bardzo niesfornym kompozytorem i nie mam takiego trybu pracy od 8 rano do tam 14 powiedzmy. Raczej pracuję popołudniami, bo jakby ranki są poświęcane często na takie zajęcia typu administracja, odpowiedzi na listy i tak dalej, i tak dalej. Poza tym w wielu miejscach, w których komponuję, światło jest, to jest akurat przypadek, jest dużo lepsze popołudniem, a ja lubię pracować przy dobrym świetle, żeby oczy moje są już teraz trochę zmęczone, żeby dobrze wszystko widzieć. I jakby też już jestem przygotowana bardziej na to, żeby zasiąść do pracy. Nie taję też, że pracuję intensywnie, jak mam konkretny termin do skończenia utworu i wtedy tych godzin dziennie jest więcej, a mniej intensywnie, jak tylko rozmyślam nad tym, jak ten utwór ma wyglądać, więc dużą rolę sprawia ta tak zwana deadline. Pamiętam takie, na przykład kiedy pracowałam nad operą, którą musiałam, tą Madame Curie, którą musiałam, okazało się skomponować w ciągu roku, a myślałam, że będę miała na nią 2 lata, no to była praca po 8-9 godzin dziennie na końcu i z nutami rozłożonymi wszędzie w całym domu na podłodze i sklejanymi na powrót i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza, że zaczynałam pracować nad tą operą bez libretta. Więc to jest bardzo różnie. Ale nie mogę powiedzieć, że jestem jak Tomasz Mann, który wstawał o 6 rano i o 7 był przy biurku i pisał tam do której zjadł obiad, potem znowu pisał i tak dalej. Poza tym wydaje mi się, że jest poza taką presją, jaką się ma, że trzeba na ten utwór skończyć właśnie w tej chwili, no to dłużej niż 4 godziny dziennie to człowiek nie jest w stanie pracować chyba. Tak, Starowiejski kiedyś powiedział, że... Słucham? Przypomina mi się analogia do Starowiejskiego, który powiedział, że artysta powinien pracować 5 godzin dziennie, nie więcej, ponieważ wtedy ma... Jakby to skupienie jest największe. Tak, na pewno. Ja potrafię się skupić bardzo szybko. Ja jako kobieta może, która miała też małe dziecko i tak dalej, musiałam umieć oderwać się od prac gotowania zupki i w ciągu 10 sekund usiąść przy stole i już zupełnie zapomnieć o czymś innym. I wtedy potrafię się skoncentrować na jakieś, powiedzmy, 2 godziny tak totalnie. I to jest bardzo intensywne, więc może... Czasami wystarczy. Lutosławski także powiedział, kiedyś pytałam go, robiłam z nim wywiad i powiedział, wie pani, nie oszukujmy się, więcej niż 5 godzin to my nie damy rady dziennie. The question concerns methodology of work on a composition. Do you have a discipline of work? Working for example Monday through Friday specific hours? Or do you work when you need to or you feel like it? And the answer is, I definitely don't work in the morning, 8 to 2 or something like this, usually in the afternoons. Mornings are normally dedicated to answering mail administration and so on. Also in the afternoon I have better light in the rooms where I work, which is important for me, especially now when my eyesight is no longer so perfect. But I'm also better prepared in the afternoon, and intensity depends on whether I work against deadlines or not. So if I am only considering a new work, it will be less intense. But for example, in the case of Madame Curie, I was supposed to have 2 years for that composition. I only had 1. So sometimes I was working at the end for 8 or 9 hours with the manuscript paper lying all over the floor. And I was working even without, I started without the libretto and I had to finish, so it was really very intense. But not, certainly not like Thomas Mann, who would get up at 6, start work at 7, have a break for lunch and so on.
On the other hand, I agree with persons who say that you cannot focus as an artist, as a creative person, for more than about 4 hours. And I can focus quickly and well, probably because I was also I had a child. I had to cook, take care of the household of the child, and at the same time compose. So it took me only 10 seconds to get into my work and focus for 2 hours, for example, totally. I conducted an interview with Witold Lutosławski, and he said that, well, you know, we cannot make it more than 5 hours would be enough in the case of artists. And the comment here was that also Starobiejski said that 5 hours is the artist's maximum time for concentration. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś? To ja chcę. A, jest pani. Bo interesuje mnie bardzo opera Madame Curie i chciałam zapytać, jakie są losy tej opery od chwili premiery? Poza tym, jak powstawało libretto? Czy autorka libretta, pani Miklaszewska, miała całkowicie wolną rękę? To znaczy, pani jej nic nie sugerowała, czy też może we współpracy powstawało to libretto, dlatego że jest przecież ogromny materiał dotyczący naszej słynnej uczonej. Są przecież biografie jej pisane przez córki, prawda, zarówno jedną, jak i drugą, no i innych ludzi, to znaczy ze świata nauki. Był film, także można położyć nacisk na różne aspekty jej życia, prawda? Również na liczne osobiste wątki, jak i na pracę naukową. I które z tych wątków dominują w tym librecie? I czy one powstały za pani zgodą? Już odpowiadam na temat libretta, ale zapomniałam początku pytania. Może pani pamięta. No w każdym razie, jakie są losy? Losy, tak. No, chciałabym móc powiedzieć, że losy są wspaniałe, ale niestety tak nie mogę powiedzieć, dlatego że opera przeżyła swoje takie bardzo intensywne lata, kiedy powstała w roku 2011. Miała swoją premierę w Paryżu w audytorium UNESCO, po czym premierę w Gdańsku i była grana chyba, nie wiem, może ze 20 razy, 24 razy w tej operze gdańskiej. Pojechała na festiwal do Bydgoszczy, na festiwal operowy. Pojechała także cały czas z Gdańską Operą do Chin na 2 spektakle, co było ogromnym przedsięwzięciem, do takiego miasta tuż pod Pekinem na otwarcie festiwalu teatralnego. No i powstało DVD, czyli takie wideo, które było sprzedawane zwyczajnie jako taki przedmiot z tej opery. I teraz chętnie bym usłyszała jakichś dyrektorów teatrów, którzy by chcieli to na nowo wystawić w zupełnie innej wersji. No ale czekamy, wszyscy czekamy na to. Natomiast jeśli chodzi o libretto, bo wspomniałam przedtem, że pisałam na początku bez libretta, no bo to wyniknęło z presji czasowej. Mówiąc krótko, ja poszłam z tym projektem do Marka Weissa, który był dyrektorem Opery Bałtyckiej. On się projektem zachwycił, od razu go podjął i powiedział, no dobra, ja powiedziałam, chcę na to mieć 2 lata, szukaliśmy librecistki. Marek Weiss zapromował Agatę Miklaszewską, no co ja się zgodziłam. No i ona, i potem się okazało, że nagle nadchodzi rok, nie wiem, stulecie Nagrody Nobla i rok chemii i wszystko razem i opera dostała na to pieniądze. W związku z tym dyrektor powiedział mi, nie masz 2 lata, tylko masz rok i już trzeba za rok tą operę gotową nam oddać. Więc Agata pisała libretto, ja pisałam jakby takie kawałki instrumentalne, które wiedziałam, że w tej operze mi się przydadzą. Ona zaczęła od tego, że napisała partie chóralne, bardzo fajnie to zrobiła. No i potem zaczęła tworzyć libretto, które ja nie do końca się z nim zgadzałam. Razem z reżyserem, żeśmy ją namówili do pewnych modyfikacji w tym librecie.
Ja dosyć dużo wprowadziłam do niego jeszcze potem zmian, no ale takich już kosmetycznych. No i tak to powstawało powoli. Jeśli chodzi o treść samą tego libretta, to chodziło mi o to, żeby pokazać Marię Curie-Skłodowską jako człowieka, jako po prostu pełnowartościową postać, która miała swoje lata chwały i sławy, miała ogromne tragedie w swoim życiu, przeżyła śmierć tragiczną męża, miała też przeżycia miłosne już po tej śmierci męża, które były dla niej ważne w jej życiu. Chciałam ją po prostu pokazać jako taką pełnowartościową, żyjącą i bardzo nowoczesną kobietę. To może tak w skrócie. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. The question concerns the opera Madame Curie. First of all, the fate of the opera after the premiere. And secondly, the libretto by Agata Miklaszewska. Did you give the librettist a free hand or did you collaborate on the libretto? Because there is a huge amount of material about Marie Skłodowska-Curie. Biographies written by her daughters, also other persons, academics. There is a film. There are different aspects of her life which you could choose, personal topics, but also research work. So which of them do dominate in your opera and what did you want to present? The composer began with the opera's story after the premiere. It was very intensely presented after 2011 when it was premiered in Paris at the UNESCO auditorium. Then there was the Gdańsk premiere and it had about 20 or 24 spectacles at the Baltic Opera. It went to Bydgoszcz Opera Festival and to China with two spectacles near Beijing, a huge enterprise. And now she would like to see this. There was also a DVD made, which was sold and which could be purchased of this spectacle. She would like to see new stagings and the opera directors coming to her so that there could be a new version presented, but this is still waiting to be done. Considering the libretto, she was pressed for time. She went to Marek Weiss, the director of Baltic Opera, and she said she wanted 2 years to write the opera. But then it turned out there was the centenary of the Nobel Prize and the year of chemistry. So there was only 1 year before these events. And as a result, Agata Miklaszewska was working on the libretto simultaneously with Elżbieta Sikora working on the music. She first wrote the instrumental parts, fragments. Then Agata Miklaszewska wrote some choral sections. About the libretto, the composer did not agree at first with some elements, so they introduced modifications and minor changes. But she definitely wanted to present Marie Curie Skłodowska as a person, as a fully fledged human being, with knowledge and huge achievements, but also with a personal life, when she had to go through the tragic death of her husband, then she fell in love. All these elements would show Marie Curie as a person, as a living human being. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakąś propozycję pytania? No to zapewne czas na przemyślenia. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję Pani za bycie z nami dzisiaj. Dziękuję za czas poświęcony i za przybliżenie nam twórczości w zdecydowanie szerszym aspekcie. Jeszcze raz gratuluję serdecznie wczorajszego wykonania Liquid Air. Dziękuję bardzo. Było wielkie przeżycie i myślę, że bardzo, bardzo interesujący, wciągający, no i kobiecy,
ale nie w tym złym znaczeniu kobiecy, żeński koncert otwierający 64. edycję Festiwalu Warszawska Jesień. Bardzo Pani dziękuję, Pani Elżbieto, i czekam już na Norwida. Dziękuję. I would like to congratulate you on yesterday's performance of Liquid Air. It was a huge experience and also a women's concert opening the 64th Warsaw Autumn. In the positive sense of this word, and thank you for coming here, for accepting our invitation, and for presenting your works to us. And the composer would also like to thank for the invitation to this meeting. Zapraszamy na warsztaty. Dziękuję bardzo. Za godzinę w tej samej sali, jeśli są tutaj obecni młodzi kompozytorzy, którzy będą uczestniczyć w warsztatach, zapraszamy. To tutaj będzie, w tym samym miejscu.